Witam wszystkich, Mateusz z tej strony, GPreptiles. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam maluchy z drugiego zniosu już po wylince, ponieważ wszystkie wyliniały. Także zaczniemy oczywiście od samiczki Normala. Jak widzicie, nic specjalnego, najzwyklejszy w świecie klasik. Samiczka Normal. Następnie mamy samiczkę Yellow Belly Post Gravel. Czyli łączenie było Yellow Belly do Pastel Gravela. No i jak wiadomo, Yellow Belly i Gravel są nie do odróżnienia wizualnie, więc żeby mieć pewność, trzeba by je rozmnożyć. No i tutaj mamy zdecydowanie Yellow Belly lub Gravela. Jest zdecydowanie jaśniejszy od Normala, no i ma te przyjaśnienia tu po bokach, tak zwany trak wzdłuż brzucha. Więc tu mamy jedną samiczkę. Tutaj mamy drugą samiczkę, również Yellow Belly Post Gravel. No jak widzicie, dokładnie takie samo barwienie tu po bokach, charakterystyczne dla tych dwóch odmian. Również jest zdecydowanie jaśniejsza od Normala. Widać to jakby gołym okiem. Więc mamy samiczkę drugą Yellow Belly Post Gravel. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy samczyka Pastela. Najmniejszy z całego zniosu, ale jak zacznie jeść, to szybko nadrobi. Jak widać, na początku myślałem, że to może być Yellow Belly albo Gravel, ale jednak no, patrząc na niego, że tak powiem, dokładnie widać, że jest to zwykły pastel. Bardzo ładny zresztą, bardzo ładny, jasny. Wężyki są jeszcze przed pierwszym karmieniem, także będzie trzeba za niedługo je nakarmić. Tutaj już mamy samczyka Pastel Yellow Belly Post Gravel. Jak widzicie, ma on dużo więcej tych przejaśnień tutaj po bokach oraz traki wzdłuż brzucha. Widać to zdecydowanie tutaj. I co ciekawe, jest on dużo ciemniejszy niż jego brat, którego Wam w tej chwili pokażę. Najpierw Wam pokażę różnicę w kolorze, bo zdecydowanie widać, że ten jest jaśniejszy. A jest to dokładnie ta sama odmiana, czyli również mamy tutaj Pastel Yellow Belly Post Gravel, samczyka. No, chcę uciec. No, jak widać, o. To samo, czyli mamy różne tutaj przejaśnienia przy brzuchu. Ten sam wzór wzdłuż brzucha. Tylko po prostu jest on troszkę jaśniejszy niż tamten, co jest dość ciekawe, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy to różnica jest dlatego, że jeden jest Yellow Belly, drugi jest Gravel. Ciężko powiedzieć. Tak jak mówię, są one nie do odróżnienia. Może taka po prostu cecha osobnicza. No i tutaj mamy najładniejszego węża, moim zdaniem, z całego miotu. Samiczkę Pastel Yellow Belly Post Gravel. I ją najprawdopodobniej sobie zostawię, tak żeby z ciekawości sprawdzić za 2-3 lata, czy to Yellow Belly, czy Gravel. Bardzo ładna, jasna samiczka. Pastel Yellow Belly Post Gravel. No i tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Muszę je chyba pochować, bo już widzę, że się trochę pobudziło od tych nagrywek. No i tyle, mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, no to polubcie, subskrybujcie, udostępniajcie i do zobaczenia w następnym.